Drugim zabiegiem, który będziemy wykonywać, będzie zabieg z użyciem toksyny botulinowej, zwany popularnie botoksem. Jest to zabieg, który budzi najwięcej kontrowersji i najwięcej obaw pacjentów. De facto nie należy się bać tego zabiegu, ponieważ jest to zabieg, który pozwala zachować młodość skórze i pozwala zminimalizować mięśnie, ruchy mięśni mimicznych twarzy. Dzięki temu skóra, która jest nad nimi położona, pracuje mniej intensywnie, w związku z czym zmarszczki stają się mniej widoczne. Widzimy mięsień czołowy. Proszę zmarszczyć brwi. Mięsień marszczący brwi. Jak jest usytuowany. Bardzo proszę się uśmiechnąć mocno. A tutaj widzimy mięsień okrężny oka. Uśmiechnąć się. Który na tyle mocno pracuje, że skóra, która jest nad nim położona, jest nadmiernie eksploatowany. Będziemy się starali go troszeczkę osłabić, w związku z czym mimika powinna być zachowana, natomiast jego praca na tyle zminimalizowana, na tyle mniejsza, żeby skóra pracowała mniej intensywnie, w związku z czym będzie odpoczywać, nie będzie tak bardzo mocno napinana. Jest to zabieg krótki, bezbolesny. Bardzo często nazywany lunch zabieg, z tego względu, że wykonywany jest on tak naprawdę kilka minut i śladu po zabiegu nie widać. Możemy wykonać makijaż i wrócić do pracy. Zakończyliśmy ten krótki zabieg. Śladu jak widać po zabiegu nie ma. Można wrócić do codziennych aktywności. Toksyna botulinowa dopiero po 3-4 dniach zaczyna pokazywać swoje działanie. W ciągu 2 tygodni obserwujemy zmiany, które zachodzą pod wpływem toksyny botulinowej, która pracuje i oddziałuje na mięsień. Po 2 tygodniach spotkamy się z pacjentką na kontroli pozabiegowej i wówczas wykonamy planowo zabiegi z zakresu nawilżania skóry za pomocą kwasu hialuronowego. Wykonamy zabiegi skin boosters bądź fizjoterapii igłowej.